Witam w Dzieciandii. To podcastowa kraina dzieci, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsce, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Wraz ze swoim dzieckiem wejdź do niej i ty, kochany rodzicu. Cała nasza rodzinka serdecznie zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Witam Cię w dzisiejszej świąteczno-noworocznej, a jednocześnie pierwszej audycji podcastu rodzinnego o nazwie Dzieciandia. Zapraszamy na nasze rodzinne pogaduchy o wszystkim i o niczym. Każdy odcinek będzie kończył się krótkim opowiadaniem napisanym na potrzeby tego podcastu przez całą naszą rodzinę. Tosia! Dziś w sumie będzie opowiadanie o tobie. O tym, jak przyszłaś na świat i jak ten świat wywróciłaś nam do góry nogami. No ponoć wywróciłam, ale cieszę się, że jestem. No ja też się cieszę, że jesteś i że Hania też jest z nami. A powiedz mi, jak Hania miała mieć na imię i dlaczego nie ma tego imienia? No Hani miała się Bronisława nazywać. Nie mam pojęcia, czemu ją chcieliście tak nazwać. A, bo podobało mi się zdrobnienie Bronia, Bronka... A i chyba naoglądałam się serialu nad rozrywiskiem. No okej, to powiedz mi, jak to się stało, że twoja siostra nie jest Bronisławą? W sumie to zasługa babci siwej, której się nie podobało to imię. No i powiedziała, że da mi 20 zł, jeśli wybiorę inne. A jakie imię wybrałaś? No na początku miała być Rozalia albo Różyczka, ale babci nadal się nie podobało, no i jak padło na Hanie, to babcia powiedziała, że jest idealne. I tak zostało. A kasę dostałaś od razu? A gdzie to? Musiałam czekać, aż się młoda urodzi. Całe szczęście nie było długo czekać, bo Hankowi się śpieszyło na ten świat. Jak tylko się urodziła, poszłam do babci i powiedziałam, że chcę moje pieniądze, bo Hanka już na świecie. No, dokładnie. Ale pamiętam, że babcia nie była skora płacić, bo chciała mieć dowód, że Hanek będzie Hankiem. Ale w końcu dała ci kasę. W sumie to babcia cię trochę przekupiła, co nie? Ale ja pamiętam, jak to było z tobą, jak się urodziłaś. Oj, dobrze pamiętam. Ktoś, gdyby cię teraz zobaczył i z tobą porozmawiał, nie uwierzyłby w to, że jesteś tak spokojną osobą. Ale w sumie dalej dużo gadasz. Gadam i piszę i nie przestanę. Do tego zostałam stworzona. No tak, to prawda. Jesteś mega twórcza. No dobrze. To już nie przeciągajmy wstępu i dajmy naszym słuchaczom wysłuchać pierwszego opowiadania, które zostało wydane w 2012 roku w gazecie Dziecko. Opowiadanie powstało na potrzeby konkursu i ten konkurs wygraliśmy. Opowiadanie zostało opublikowane, a nagroda nam się przydała. Pamiętasz, co było nagrodą? Chyba wózek dziecięcy, co nie? Tak, to był wózek. Pamiętam, jak Hanek się urodził i nie mieliśmy w sumie nic, bo wyskoczyła na ten świat o 3 miesiące za szybko i ten wózek początkowo był jej łóżeczkiem. No dobrze, to zaczynamy. Opowiadanie nosi tytuł Małpka, zombie i czarodziejka z Oz. Zapraszamy! Tosia nie może doczekać się momentu, gdy na świat przyjdzie jej siostra Hania. Mama jest w 18 tygodniu ciąży. Mamo, czy to już? Pyta. Nie, córeczko, to dopiero połowa ciąży. A kiedy będzie koniec? Jak brzuszek będzie taki ogromniasty. Mama śmieje się, wyciągając ręce przed siebie, ledwie stykając końcówki palców i ciężko wypuszczając powietrze. Wygląda jak ktoś, kto trzyma wielki balon, który nie mieści więcej powietrza i chce pęknąć. Tata na ten widok zaczyna się śmiać. I wtedy Hania się urodzi? Upewnia się dziewczynka. I nie będę już sama? Nie jesteś sama, mówi tata. Masz nas, rodzinę. Wiem, ale nie mam brata ani siostry, a tak będę miała rodzeństwo.
Tosia zrywa się i biega w pokoju, skacząc z jednej nogi na drugą. Moje, 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 krzyczy. Własne, własne. Nagle staje przy biurku i pyta. Ale jak się Hania urodzi, to będzie spać w waszym pokoju. Bo ja muszę w nocy spać i książki czytać i uczyć się, a moja siostra będzie płakać i przeszkadzać mi w nauce. Wszystkie te myśli wyrzuca z siebie naraz. Będzie dobrze, Tosiu, zobaczysz, uspokaja mama. Chodź, poczytamy. Zdjęcie w albumie rodzinnym. Wyjątkowe dla nas. To jedno z pierwszych zdjęć Tosi. Zamyślona dziewczynka przykłada dłoń do malutkiej bródki. Z twarzy emanuje mądrość. Nieprawdopodobne, ale to zdjęcie uspokaja. Centralne miejsce zajmują mądre oczy. Tosia nie potrafi jeszcze nic powiedzieć. Minie wiele miesięcy, nim usłyszę od niej mama. Ale widać, że ma coś ważnego do powiedzenia. Coś prawdziwego, nieskażonego. Dowiadujemy się o ciąży. Za kilka miesięcy Tosia będzie z nami. Szczęśliwi puszczamy jej kołysanki, przykładamy słuchawki do brzucha i płynąca leniwie delikatna muzyka przebija się do niej, swobodnie lewitującej w wodach płodowych. Wiesz co? Mówi tata. Myślę, że powinniśmy jej czytać albo opowiadać. Tata nachyla się nad brzuchem, mówi do niego. Tosia słucha. Za 2 tygodnie przyjdzie na ten świat. Zanim jednak do tego dojdzie, pozna wiele bajek, legend i innych ciekawych historii. Jesteśmy pewni, że będzie tylko kolorowo i wspaniale. Idealna rodzina. Mama, tata i córcia, której z miłością i chęcią poświęcimy cały nasz czas. Lekarz podejmuje decyzję. Cesarskie cięcie. Nie będzie porodu rodzinnego. Tata stoi pod salą operacyjną i czeka. Czas zwalnia. Skrzydło drzwi uchyla się. Na łóżku wiozą mamę, która tuli zawiniątko. Ze zwojów materiału wychyla się maleńka główka. Ma pan córkę, informuje pielęgniarka. Idź z nią, mówi mama. Tosia potrzebuje tlenu. Pierwszy raz wypowiada jej imię. Córcia ląduje pod kloszem. Podają jej tlen. Niech się pan nie martwi, pociesza pielęgniarka przerażonego tatę. Wszystko jest dobrze. Dziecko musi się tylko dotlenić. Tata idzie do mamy. Nie masz pojęcia, jak gorące są wody płodowe, mówi mama, zasypiając. Córcia jest na świecie. Teraz już nic się nie liczy, tylko ona. Teraz można zawojować świat. Mama i Tosia są jeszcze w szpitalu. Jest 2 w nocy. Tatę budzi natarczywy dźwięk telefonu. Dryn, 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 dryn. Dzwoni mama. Płacze. Ona w ogóle nie śpi. Nie mam już sił. Zrób coś. Tosia jest na świecie od tygodnia. Od wczoraj przebywa razem z mamą w pokoju szpitalnym. Doba ma 24 godziny, z czego jedyne 2 przypadają na sen Tosi. Resztę czasu zajmuje córci oznajmianie światu. Jestem! Faktycznie, może jest jeszcze ktoś, kto o tym nie wie. Zresztą, co tam świat? Niech cały wszechświat wie. Jestem, to ja, Tosia. Mama jest tak zmęczona, że nie dostrzega kolorów. Chce tylko odpocząć. Spać. Nic więcej. Tosia zaś wykrzykuje wszystkie znane jej historie. Córcia płacz ma donośny. W domu niesie znacznie bardziej niż po korytarzu szpitalnym. Szczególnie nocą. Tosia nadal nie może spać. Mama i tata na zmianę pokonują kilometry, chodząc od jednego okna do drugiego. Córcia leży na brzuchu, na ręce taty. Nóżki i rączki zwisają. Ręka taty buja się jak konar drzewa. Ciemno. Spać się chce. Patrz, mówi tata do zmęczonej mamy. Małpka! Mama nie ma siły patrzeć. Zachłannie wykorzystuje każdą minutę na sen. Po 3 miesiącach nieprzespanych nocy ta małpka już nie bawi. Po 6 rodzicom wszystko jest jedno. Byle skończył się ten koszmar. Byle trochę odpocząć. Nikt nie ma czasu dla siebie. Wszystkie sekundy zachłannie zabiera Tosia. Od obojga rodziców, którzy stają się drażliwi. Zbyt zmęczeni. Zombie.
W ogóle się nią nie zajmujesz, zarzuca mama tacie. Ten nie rozumie. Cały czas poświęca córce. Oboje poświęcają. Nie można jej nawet na chwilę zostawić samej. Staje się ciężka. Już nie jest tak łatwo ją nosić przez całą noc. Zima ustępuje. Rok temu z okładem Tosia przyszła na świat. Nadal nie chce spać. Nie lubi? Zachłanna jest na życie? 3 nad ranem. Mama przytula się do taty, który pcha wózek. Tosia nie śpi, ale nie płacze. Lubi spacery, ciemność i cisza. Spacerujący mijają wygaszone okna w blokach, przejeżdżający drogą taksówkarz rzuca zdziwione spojrzenie. Noc przecież. Po godzinie Tosia zasypia. Wracamy do mieszkania. Przed nami 3 godziny snu. Nigdy więcej dzieci, postanawiamy. Tosia rośnie. Chodzi już do 2 klasy i jest najnormalniejszą 9-latką. Po tym oświadczeniu psychologa dziecięcego rodzice patrzą na siebie. To ma być normalne? Myślą jednocześnie. Bije się, niszczy rzeczy, niegrzecznie odnosi się do dorosłych i ciągle podkreśla krzycząc: ja to, ja tamto, wiecznie ja. Choćby dziś wieczorem. Umyj się i nie zapomnij o zębach. W odpowiedzi wybuch złości, że nie pójdzie spać, że jest dorosła, że sama zdecyduje, kiedy pójdzie do łóżka, że zębów nie umyje, bo nie. A po 2 minutach, jak gdyby nigdy nic, podchodzi, tuli się i pyta: poczytasz mi? Wasza córka odczuwa ogromną potrzebę zaznaczenia swojej odrębności, kontynuuje psycholog. Wydaje jej się, że wszystko wie, bardzo krytycznie odbiera wasze polecenia i dlatego tak często marudzi i nerwowo reaguje. Ona tylko sprawdza, na ile może sobie pozwolić. Musicie jej tłumaczyć, dużo rozmawiać. Poczytasz mi, mamo? Pyta córcia. Wieczorami nadal czytamy książki, tyle że dziś na zmianę. Mama, tata i córcia. W pewnym momencie przerywa czarnoksiężnika z krainy Oz. Wtedy, gdy Lew i Dorotka zasypiają na polu maków. Mamo, czy naprawdę są takie łąki, gdzie maki usypiają? Pyta. Chyba nie. Widzisz, teraz maki są tak zmodyfikowane. A co to znaczy? No, są tak zrobione, że nie działają usypiająco. U nas już takich maków nie ma. Tata, a gdzie są takie maki? Czy ja wiem? Zastanawia się tata. Gdzieś w świecie, w Afganistanie na przykład. To pojedziemy tam na te łąki? Może kiedyś, córcia, teraz tam niebezpiecznie. A dlaczego? Bo tam wojna od wielu lat. Wojna? Tak, córcia, nie wszędzie jest tak bezpiecznie jak u nas. Wiecie co? Niech ich ktoś zaprowadzi na te łąki. Maki ich uśpią i nie będą walczyć. Mała czarodziejka z Oz znalazła sposób na problemy tego świata. Ma 9 lat i wszystko wie. Dzieci widzą świat inaczej. Ciekawe, jaki on będzie, gdy dołączy do nas Hania. Cała nasza trójka nie może się jej doczekać. I pomyśleć, że 9 lat zajęło nam podjęcie decyzji o kolejnym dziecku. Tyle, że teraz jesteśmy gotowi zamienić się w zombie. W rodziców. Chyba. Brzuszek mamy powiększa się. Tosia całuje go i idzie spać. Zapada noc. Jutro szkoła. Ale jestem podekscytowana. Mam nadzieję, że opowiadanie się wam podobało. Haniu, a tobie się podobało? Tak, tylko coś mało mnie było. Oj, uwierz mi, że było cię sporo, ale oczywiście byłaś jeszcze u mnie w brzuszku. Postaramy się, by w następnym opowiadaniu było cię znacznie więcej, okej? Okej. Hania, a jak ty byś chciała się nazywać? Hania czy Bronisława? Hania. Hania, tak? No super, to jest piękne imię. A tak szybko na koniec, powiedzcie mi, co was miłego spotkało w te święta? Niespodziewane prezenty. Niespodziewane prezenty. A ciebie, Haniu, co ci spotkało miłego? Mój własny aparat. Twój własny aparat. No piękne zdjęcia nim dzisiaj robiłaś. A tobie, tata? Ja to się nie objadłem w tym roku. No nie objadłeś, nie miałeś szans. A ciebie, mamo, co spotkało miłego? Mnie?
A, chyba to, że nie musiałam gotować. Dlatego tata się nie objadł w tym roku. I to, że wszyscy jesteśmy zdrowi. I tego zdrowia życzymy wam w tym nowym 2021 roku. I dotarliśmy do momentu, w którym musimy się już pożegnać. Następna audycja już za tydzień, w niedzielę o godzinie 18, czyli 6 po południu. Przypominam, że podcast jest dostępny na każdej popularnej platformie podcastowej oraz na YouTube'owym kanale Dzieciandia. Jeśli nie chcesz przegapić nowej audycji, to zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube, i porozmawiaj o nim ze swoimi przyjaciółmi. A teraz życzymy wam szczęśliwego nowego roku i dużo, dużo zdrowia. I żegnamy się. Lena, Piotr, Tosia i Ania, czyli ja! Do usłyszenia! Do usłyszenia. Pa, kochani. Koniec!